Cześć, witam Was bardzo serdecznie na portalu wideotesty.pl. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję kosmicznej strategii Star Drive. Gra ukazała się w wersji na komputery osobiste PC 15 października 2013 roku. Grę stworzyło studio Zerosium Games, natomiast w Polsce wydawcą jest Techland. Grę możemy porównać do takich produkcji jak Sins of the Solar Empire albo do kultowej strategii Master of Orion. Pierwsze co nas czeka w grze to określenie, którą z ras będziemy walczyć o dominację we wszechświecie. Do wyboru mamy kilka zróżnicowanych ras. Każda z nich ma swoją własną historię. Ma także zalety oraz wady. Przy okazji ma też różnie wyglądające statki kosmiczne. Są to oczywiście zależności, które znamy z innych gier tego typu. Czyli po prostu jedna rasa może być lepsza w handlowaniu, w ulepszaniu się technologicznie, natomiast słabsza w prowadzeniu wojen. Inna rasa może być dobra w kolonizowaniu planet, produkować dużo żywności, natomiast być słabymi badaczami. Jeśli żadna z przygotowanych ras nas nie zainteresuje, możemy stworzyć swoją własną. Kiedy już dokonamy wyboru, rozpoczynamy ekspansję. Zaczynamy od jednej planety. Planeta macierzysta będzie oczywiście stolicą przyszłego imperium. To z niej zaczynamy ekspansję oraz rozwój technologiczny. Wszechświat w grze Star Drive potrafi być naprawdę ogromny, w zależności od tego, jaki rozmiar wszechświata wybraliśmy w ustawieniach gry. Jednak nawet jeśli wybraliśmy mały wszechświat, to ilość systemów gwiezdnych jest i tak dość duża. Skolonizowanie i zbadanie ich wszystkich zajmie nam troszeczkę czasu. Więcej informacji na temat gry Star Drive dowiecie się z recenzji tekstowej na portalu wideotesty.pl. Tymczasem zapraszam Was do obejrzenia kilku minut rozgrywki. Zobaczycie, jak prowadzimy badania technologiczne, rozwijamy technologię, budujemy nowe statki, nowe struktury na planetach, eksplorujemy kosmos i walczymy z innymi rasami, a także jak nawiązujemy kontakty z tymi rasami i negocjujemy lepsze układy handlowe, wymianę technologiczną, czy prowadzimy po prostu wojny.
No i to by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, iż gra Stardrive Wam się spodobała. Przypominam, więcej informacji na portalu w recenzji tekstowej. Dziękuję Wam za obejrzenie i pozdrawiam Was, cześć!